piątek, 24 dzień maja. Za moimi plecami, jak widać, robi się tłoczno i zaraz zacznie się pewnie robić głośno. Chociaż nie, już się zaczyna robić głośno. Kolejna, druga już edycja młodzieżowego strajku klimatycznego. Jak właśnie widzicie, dzisiaj przechodzi przez Szczecin. Wczoraj pierwszy dzień, kiedy to na placu Rodła zamarli młodzi ludzie. Dzisiaj mają zamiar, jak widzicie, maszerować przez miasto. Punktualnie o godzinie 10 na Placu Solidarności zgromadziła się spora grupa młodych ludzi. Nie możemy mówić o tłumach, ale ludzi jest sporo. 3, 2, 1! Antarktyda, nie Atlantyda! 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 Na plac żołnierza musimy zrobić wielkie wejście. Młodzi ludzie, którzy zgromadzili się na placu Solidarności, od samego początku mówili, że wydarzenie to ma mieć charakter pozytywny i głośny, jak słychać. Strajk klimatyczny! Młodzieżowy! Strajk klimatyczny! Młodzieżowy! Strajk klimatyczny! Młodzieżowy! Strajk klimatyczny! Młodzieżowy! Strajk klimatyczny! Inicjatywa młodzieżowego strajku klimatycznego ma charakter ogólnopolski. To oznacza, że w największych miastach w Polsce dzisiaj w centralnych punktach miasta mieli zgromadzić się młodzi ludzie, którzy będą postulować właśnie sprawy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przyrody, a także rozmaitych tematów edukacyjnych, które mają na celu ochronę środowiska. Moi drodzy, teraz los na PMSK Szczecin. Wszyscy podnosimy transparenty do góry i krzyczymy: młodzieżowy! Młodzieżowy! Strajk klimatyczny! Młodzieżowy! Strajk klimatyczny! Słuchajcie, zrobimy teraz króciutkie nagranie. Na 3, 2, 1 wszyscy krzyknijcie Szczecin! Jak najgłośniej możecie! 3, 2, 1! Ekipa młodzieżowego strajku klimatycznego idzie od Placu Solidarności w stronę Urzędu Miasta, a więc jeżeli kierujecie się w tych rejonach, to musicie być gotowi na krótkie utrudnienia w ruchu. Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Mam nadzieję, że dzisiaj podczas tego przejścia przez miasto uda się porozmawiać z grupą młodych ludzi, którzy zdecydowali się w piątek, no jakby nie patrzeć, mimo jeszcze, że trwa rok szkolny, zrezygnować z dzisiejszych lekcji po to, żeby właśnie wziąć udział w tym proteście. Dzień dobry, możemy? Chcemy zapytać, proszę bardzo, dlaczego zdecydowałaś się dzisiaj uczestniczyć w tym wydarzeniu? Jakie postulaty są dla ciebie najważniejsze? Najważniejsze jest to, żebyśmy w końcu zaczęli coś robić z ociepleniem klimatu, ze zmianami klimatu, żeby w końcu społeczeństwo zaczęło z tym działać, żeby wszyscy byli świadomi tego, jakie mamy zmiany w świecie, jak klimat się zmienia i jakie są tego straszne skutki, których jeszcze nie ma, ale za chwilę będzie bardzo, bardzo zauważalne. A jak ty osobiście, indywidualnie starasz się dbać o środowisko albo zwracać uwagę na tematy ekologiczne? Staram się po prostu mówić o tym wszędzie, uświadamiać ludzi, rodzinę. Staram się ograniczyć spożycie mięsa, różnych jakby nabiału i tak dalej. Staram się używać jak najmniej plastiku, jak to możliwe. I po prostu mówić o tym, uczestniczyć w takich wydarzeniach. Dużo młodych ludzi jest zainteresowanych, uczycie się o tym w szkole? W szkole nie ma o tym nauki, właśnie powinna być wprowadzona. My nie jesteśmy uświadamiani w szkole o tym, tak naprawdę, jakie są skutki zmian klimatu. Nie jesteśmy uświadamiani, co powinniśmy, jakie prowadzić zmiany w swoim życiu. A właśnie to powinno być głównym tematem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.
rzeczywiście widać, że ilość transparentów, którą zgromadzili tutaj młodzi ludzie, świadczy o tym, że zaangażowanie w szkołach jest dość duże, ale któryś z kolei rozmówca podkreśla już, że kwestie edukacyjne i kwestie tego, jakie tematy ekologiczne podejmowane są w szkołach, są dość mocno zaniedbane. Właśnie młodzieżowy strajk klimatyczny przechodzi przez okolice Placu Żołnierza i kieruje się w stronę Urzędu Miasta. Dzień dobry, możemy? Myślę, że koleżanka będzie koleżanka tak? bardziej rozmowna. No dobrze. Jakie postulaty według Ciebie są najważniejsze z tych podejmowanych przez młodzieżowy strajk klimatyczny? Oj tak, od razu trudne pytanie. Co będziemy tutaj się naokoło iść? Proszę bardzo. Najważniejsze? Wydaje mi się, że dla mnie najważniejsze jest... Pan mnie stresuje teraz. Zestresowałem koleżankę. Segregacja śmieci jest ważna? Zdecydowanie. Chociaż... Dla mnie osobiście najważniejsze będzie zwrócenie w ogóle uwagi na nas, na ten strajk, na to, że problem istnieje i potem mam nadzieję, że też ograniczenie zużycia plastiku. Segregacja sama w sobie już jest cudowna. Naprawdę, to jest duży progres, ale wolałabym na przykład, żeby ludzie mieli tą świadomość i nie zużywali tyle plastiku, nie kupowali go na początku. Czyli jak idziesz do restauracji i zamawiasz picie, to ze słomką czy bez słomki? Bez, zdecydowanie. Bez. A twoi koledzy? Różnie. Bardzo różnie. Ale większość osób... zabierasz tą słomkę i... No to jest ich wybór. Jak dla mnie to jest ich wybór. Nie będę nikogo zmuszać do zmiany poglądów tylko dlatego, że moje są inne. Tylko dlatego, że na przykład mnie mi zależy, a im nie. To jest ich sprawa. Ale staram się dawać dobry przykład i pokazywać, że zależy mi na tym, to może zrozumieją. Dziękuję bardzo. Młodzi ludzie więc mówią, że nie zmuszają, ale sugerują, jakie rozwiązania są dobre, jeżeli chodzi o ekologię, o ochronę środowiska, o segregację odpadów, o wybory gastronomiczne, typu na przykład, czy brać słomkę do napoju, czy nie brać słomki do napoju. Problemy wydają się banalne, ale statystyki pokazują, że produkujemy rzeczywiście rokrocznie zbyt duże ilości plastiku. Nawet w kontekście wyborów europarlamentarnych, to dość ważny temat, do 2021 roku generalnie zużycie rozmaitych elementów plastikowych ma być dość mocno ograniczone. O tym ci młodzi ludzie tutaj też dzisiaj mówią, kierując się właśnie w stronę Urzędu Miasta w Szczecinie. Dorosłych jest tutaj dzisiaj zdecydowanie mniej niż młodych ludzi, co może pokazywać, że rzeczywiście inicjatywa, o której mówimy, czyli młodzieżowy strajk klimatyczny Odsłona Druga w Szczecinie, to inicjatywa oddolna uczniów. Ciekawe, czy mają zwolnienia z lekcji za dzisiejszy dzień poza szkołą. Kolejna osoba, z którą będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać. Dzień dobry. Pokaż nam, proszę, swój transparent. No jest to coś, w co wierzę, bo nie chcę, żeby nasza planeta się zagrzała przez to wszystko, co się dzieje teraz. Ale kontrowersyjnie trochę. No trochę tak, ale myślę, że jeśli dobitnie nie powiemy tego, o co nam chodzi, to po prostu nie dotrze. Jak zauważasz, czy młodzi ludzie, czy twoi rówieśnicy są zaangażowani w te tematy, czy jednak, mówiąc nieładnie, trochę tego nie ogarniają? Myślę, że coraz więcej osób jest w to zaangażowanych, jest coraz więcej akcji takich jak ta, też w szkołach, między innymi segregowanie nakrętek od butelek i no niestety, tak jak tutaj przedmówcy powiedzieli, w szkole jakby wiedza przekazywana przez nauczycieli nie jest tak aktualna, ale na szczęście są osoby w naszym wieku, nasi rówieśnicy, którzy chcą po prostu inne osoby uświadamiać o tym, co się dzieje. Brałaś udział w akcji na Placu Rodła wczoraj? Niestety nie, ponieważ nie mogłam, ale bardzo żałuję. Widziałam zdjęcia, moi znajomi byli i jeśli coś takiego się powtórzy, to na pewno się wybiorę. Bardzo dziękuję. Tak, bo właśnie o tym jeszcze nie powiedziałem wam zbyt wiele. Wczoraj miała miejsce taka jakby pierwsza część młodzieżowego strajku klimatycznego, kiedy na Placu Rodła w samym centrum Szczecina kilkadziesiąt młodych osób, prawie setka z tego, co wyczytałem, udawała osoby martwe. Dlaczego udawała osoby martwe? No dlatego, żeby pokazać,
że ze względu na zmiany klimatyczne ponad 90% populacji, mowa nie tylko o ludziach, ale także na przykład o rozmaitych zwierzętach, może po prostu wyginąć. Czy możemy mówić dzisiaj o tłumach? Być może o tłumach nie, ale młodych ludzi jest tu myślę około 200, może nawet 250, może nawet 300 osób. Biorąc pod uwagę pierwszą odsłonę, ta liczba jest trochę mniejsza. Podejść do koleżanki, która tutaj jest. Dzień dobry. Czy jesteś dzisiaj symbolem ginącego gatunku? Tak, dokładnie tak. Dlatego jestem przebrana za dinozaura, które wyginęły, a my nie chcemy. Ten za węglem, kto nie skacze. 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 Ten za węglem! A myślisz, że grozi nam takie coś jak dinozaurom, jak będziemy... Myślę, że jeżeli nie zmienimy naszego postępowania, to możemy tak skończyć. Dlatego warto zacząć interesować się naszą planetą. Młodzi się interesują? Interesują i chcą, żeby w szkołach też o tym mówiono. Potem matura! Potem matura! Najpierw natura! Potem matura! Najpierw matura! Najpierw natura, potem matura. Riki, tiki, król tropiki. Riki, tiki, król tropiki. Riki, tiki, król tropiki. Riki, tiki, król tropiki. Moi drodzy, słuchajcie, mam do was teraz taką bardzo, bardzo dużą prośbę. Wszyscy zejdziecie jak najbardziej, jak możecie, na prawą stronę. Dobra, okej, po prostu, kto nie skacze? Ten za węglem, 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 kto nie skacze? Kto nie skacze? Ten za węglem, kto nie skacze? Ten za węglem, niech cały Szczecin usłyszy, nie za węgla! Ten za węglem, kto nie skacze? Ten za węglem, kto nie skacze? Ten za węglem, kto nie skacze? Ten za węglem. Niech ta nasza audycja będzie też trochę ostrzeżeniem dla kierowców, którzy prawdopodobnie dzisiaj w piątkowe popołudnie próbują przemieszczać się przez centrum Szczecina, bo utrudnienia delikatne są możliwe. Przypominam, że protest w ramach młodzieżowego strajku ekologicznego kieruje się właśnie przez centrum Szczecina w stronę Urzędu Miasta. Pod Urzędem Miasta odbędzie się zakończenie tego protestu i tam młodzi ludzie zamierzają jeszcze raz odczytać swoje postulaty, które również zostały sformułowane na początku tego wydarzenia. Mowa była m.in. o większej ilości edukacji, o większej ilości edukacji dotyczącej segregacji odpadów, a także generalnie innych kwestii związanych przede wszystkim z klimatem, z ekologią i z ochroną środowiska. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Michał Kaczmarek, do zobaczenia.